Cześć, witam Was w drugim filmiku z tutoriali Hip Hop Online. Dzisiaj przejdziemy sobie do pierwszych dwóch kroków podstawowych. Pierwszym z nich jest smurf, a drugi popcorn. Także zapraszam Was do nauki. Także możemy przejść do pierwszego z dwóch kroków, czyli do smurfa. Sam krok jest prosty, natomiast ma kilka takich smaczków, które potrafią sprawić, że im dłużej będziecie ten hip-hop tutaj tańczyć, to lepiej Wam będzie ten krok wychodził. Także pierwsza rzecz, to zacznijmy sobie od ręki, bo będzie to najłatwiej. Są dwie wersje, które Wam pokażę. Później sobie będziecie mogli wybierać, która Wam jest wygodniejsza do tańczenia. Natomiast ja Wam pokażę obie, abyście też mieli wybór do tańca. Także pierwsza z nich, to rączka jest w lekkim zacisku i jedziemy sobie od góry w dół. Czyli jest raz, dwa. Raz, dwa. I tylko ręce. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. OK? Także to jest wersja w dół, wersja do przodu. To jest jak takie slow motion, żółwik. OK? Tak mogę to porównać. Więc zaczynam sobie od barku. Pokażę Wam to bokiem, lepiej to będzie widać. Zobaczcie. Jest. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. OK? Także mamy ręce. Teraz dodamy sobie bounce, bo robimy akcję w dół, czyli na raz, dwa, trzy, cztery. Będziemy wykonywać ruchy rękoma. Później dodamy sobie jeszcze biodra, ale one dopiero na koniec, bo właśnie one są tym akcentem, który już potem sprawia, że ten smurf jest ciekawszy. Natomiast najpierw sam bounce. Zademonstruję Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, robię sobie sam bounce. Mam raz, dwa, trzy, cztery i teraz będę sobie dodawał te ręce. Zaczynam od lewej, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. OK? Także prosta sprawa. Bounce robimy cały czas w tym samym tempie, a ręce idą po dwa uderzenia w muzyce. OK? Pokazuję bokiem. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. OK? Puścimy sobie ten fragment z muzyką. Potem opowiem o tych biodrach. Te biodra będą taką, powiedzmy, opcjonalną rzeczą dla Was. Natomiast to, co zrobiliśmy teraz, na ten moment w zupełności wystarczy. OK? Ale powiem o tych biodrach, bo jeżeli będą wśród Was osoby, które już tą wersję taką najbardziej podstawową opanują, to będzie to dla Was fajny też rozwój i rozszerzenie tego kroku. Lecimy. Uwaga. Zaczynam sobie z okrybańsik, także do muzy, żeby się wczuć w tempo, usłyszeć, jakie jest tempo muzyki. Uwaga, 5, 6, 7, zaczynam. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, hop, hop. Już nie liczę. Sami starajcie się też złapać rytm. Podążajcie za mną. Hop. Bokiem. OK, spróbujcie sami. Uwaga. 5, 6, 7 i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Już nie liczę. OK. No dobra, i teraz o tym biodrze wspominałem, więc o tym powiem. Biodro, jako taki dodatek do smurfa, polega na tym, że, pokażę bokiem, bo to będzie najlepiej, że oprócz tego ruchu tu, robicie biodro w tył, w tył, w tył, w tył, w tył. Także tu bioderko idzie do tyłu, trochę taką kaczkę trzeba machnąć. OK, raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że to dobrze widać przez moje szerokie gacie. Myślę, że będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jest w tył, w tył, w tył, w tył. Możecie sobie popróbować.
trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Także widzicie, tu jest taka różnica. I dodając to biodro, robię sobie te ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bokiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybka prezentacja do muzyki i przechodzimy do kolejnego kroku. Uwaga. Pięć, sześć, siedem i. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 No. Okej. Okay. Mamy smerfa za sobą. Teraz przechodzimy do kroku numer dwa. Jest prostszy w moim odczuciu, czyli popcorn. Ruch jest prosty. Nogi pracują tak. Raz na skos prawy, a raz na lewy. Czyli mam raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Na jedną stronę, na drugą. Na jedną, na drugą. A do tego ręce idą tak. Lewa ręka strzepuje kurz raz z prawej, a raz z lewej strony. Czyli jest raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, prosta sprawa. Na luzie, tutaj głowa może się bujać. Raz, dwa, raz, dwa. Dodaję nogi. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Z muzyką. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 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 raz, 2, beze mnie, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, razem, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. OK. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Także zrobiliśmy sobie dzisiaj smerfa oraz popcorn. Mam nadzieję, że udało Wam się oba kroki wykonać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszego cyklu tutoriali hip-hop online. Do zobaczenia.